Jak Wisienki? Idziemy Wisienki zobaczyć. Z dnia na dzień dochodzą, ale już są ciemne, ja pierdzielę. Łódkują się liście, nie trzeba, martyną nie trzeba znowu opryskać. I na mszyce trzeba, ja muszę pojechać i na mszyce jeszcze opryskać mospilanem. Tam te peki zostały jeszcze na beczkę chyba, nie? Ja nie wiem, że dawno nie pryskałam, to nie wiem, pamiętam. Ta. Tylko drzewko musi być od strony... Od wschodu. Od zachodu, znaczy się, bo tak wiatry wieją. Odpali sprzęt czy nie odpali? Oto jest pytanie. Muszę jechać po wodę, napełniamy wodę i jedziemy opryskać na chwasty tą na krótszą działkę. Ciekawe czy mi nie zmyje, bo... Dobra, teraz będzie chwila prawdy. Czy wie, ja sypię tu... Kurka wodna. Prąd, gaz dodany i... idzie maszyna. Biegi. Żartuję. Kurwa, śmiałem. Teraz myślałem, jak ją wejdę. Słuchaj, na pół byś ją złożył i też by było. Na pół bym zjadł, drugie bym wrócił. A no właśnie. To do miasta idzie tata? No. Ta-da. Dawaj, płaś! Dobra, towarek wlejemy. Tylko ciekawe, czy ja mam ten towarek? Pamiętajcie, BHP to podstawa. Rękawice do chwastów muszą być gumowe. Ja pokazuję, jak... Co? Jak nie robić? Oj, oj, oj. Na dwie końcówki, na dwie, dobra, to zakręcamy i wsią. Trzeba umyć trochę sprzęta. Zasyfiały od kurzu. A co to za odmiana? Gala. No i tak no. Słuchaj, poprzerywa ci. Będzie ładnie. Ja muszę u siebie powiązać jutro z Andzią. Tam nie pałki. A co tam masz za tym gazem? No też gala.
No to tak się to wydawało, że te liście takie były, nie? A to ładnie wychodzi. Tu może być na gajce. A tu też prins? Tak. Ten rządek jest zawsze mniejszy. Ale wiesz co? Cieczą waliłeś i nie masz tego. Portwiacza. A u mnie jest przecież tak jest poskręcany, że o, tak jest wszystko. Tak? No. Zaraz jadę zobaczyć. I pryskałem przed kwitnieniem abamektyną i teraz po kwitnieniu dwa razy. No ale ten. Ciocia z Ameryki szła. No. Ta? No. Chodź gaz, zobaczymy. Oj, ciekawe jak u mnie tam życa, bo koło domu to... No ale ci powiem, jest na ostatnich dwóch drzewkach. Tam gdzie było wyłączane, bo nie możemy skręcić. Tak je pokażę. Tu u nas szła nitka gazu. Ludzie już mają o druty popuszczane. Nie patrzą na przerwy. No to oni sami montowali. Ale porządnie, co? Tutaj linki pomontowali. No. O, zobacz, kuropatwa. Kobi. To że słabo ponaciągane, muszę to ponaciągać jeszcze. No, no. Tak. Za słabo. Czyli nie wiem. Ale jeszcze flaki miały po podłączać. To już chyba nie podłączę, chyba że inna firma. Chuj wie, może... O ten, panie... No ja mam 28 odbiór tu. 28. No i ciekawe, ile ci ale to nie wyliczyłem już ile odszkolowania, czy nie? No tam przyszło to, żeby numer konta wpisać, wszystko muszę to usiąść powypełniać, żeby wiesz... Jak przyjadę tutaj, to żeby im dać już gotowe. U mnie to będzie mało, bo mnie było pusto, to mało co tam pewnie naliczę. Nic nie było wsadzone. No nie wiem, nam pewnie będą... Ty czym oni się pryskają? Wapno. U mnie wczoraj Andzia ładowała. Wczoraj, czy przedwczoraj, nie wiem. A tam? Piękna utóweczka. Patrz, liście zdrowe. Nigdzie nie ma dziurkowatości, nie ma żółtej plamistości. Piękna wisienka. Piękna grupa. O. Ty, to ją można rwać już praktycznie od piątku. No, w sobotę. Luks. Luks. Także jak ktoś chce przyjść do rwania, to zapraszamy, bo w miejscu 2 tony. Ładnie towaru. Ładnie, no. Ale jeszcze czerwona jest, nie? Tak, jeszcze jest. No mówię, do soboty jeszcze musi powisieć. Kiedy pryskałeś ostatnio? Przecież tu wjechać się nie da. No dzisiaj miałem wjechać z wapnem tu jeszcze. No nie wiem, czy wjeżdżać. Jak tu wjedziesz, to kołem najdziesz, połamiesz gałęzie. Nie, właśnie nie wchodzi to. Nie jest towaru. A ile to jest? Pół hektara? Pół. To ile? Z 15 to będzie? No chyba więcej. Więcej, nie? Bo na tamtej połowie jest jeszcze więcej. Mi się wydaje, że będzie więcej. Tamta połowa jeszcze więcej ma. Ale to będzie cięcia w tym roku, bo to wszystko się poopuszcza. Nie, to będzie na wiosnę cięte. Ja nigdy nie tnę wiśni na zimę. Popatrz, to jest cięcie wiosenne tylko. No tak. Na zimę ja nigdy nie ciąłem wiśni, nie obetnę wiśni na zimę. To co, boisz się, że poprzemraża? Nie, zobacz, na wiosnę jak tniesz wiśnie, ile masz młodego. A na jesieni jak to obetniesz, nie ma żadnej młodej. Nie ma tak przyrostów. Tak, na jesieni, jeżeli ktoś chce na przerzedzenie tylko zmniejszyć plon owocu, to może sobie popcinać. To u mnie w nefrysie tak trzeba, bo... Puszcza jak głupi. Na wiosnę. Jak chcesz mniej owocu, to na jesień. W tym roku tak wziąłem i zostało mi nawozu 2 razy w to mi z powrotem, a nie dość, że przemarzła, to czekł takie baty, że szok. No. To tam na tamtej działce tak jest. Wiśnia jest młodego. Zajebiste, no. No chop, przejdziemy tam. To weź tu przejdź, panie. No.
tu gniazdo, ale to war. Piękna wisienka i liście ładne.